Ropa, złoto, guma, a może lit? Duże pokłady któregoś z tych surowców są w stanie zmienić kraj w prawdziwy raj albo kompletnie go zrujnować. Surowce naturalne to wszystkie elementy środowiska, które możemy uznać za przydatne dla człowieka. Wśród nich wyliczyć możemy zarówno te, o których myślimy od razu, czyli paliwa kopalne, takie jak węgiel, ropa czy gaz, ale możemy też dołożyć tu metale szlachetne, czy nawet wodę lub zwierzęta. To, czy dane złoża surowców są przydatne i faktycznie będą eksploatowane, zależy od kilku czynników. Pierwszy jest tu oczywisty i pochodzi z tytułu odcinka – wielkość złóż. Od razu możemy posiłkować się tutaj przykładem i jednocześnie rekordzistą w sektorze ropy naftowej. Pole Gawar, znajdujące się w Arabii Saudyjskiej, które ma wymiary 280 na 30 km. Należy w całości do Saudi Aramco, największego na świecie koncernu naftowego należącego do Saudów. Samo Gawar ma odpowiadać za 1/3 produkcji ropy w Arabii Saudyjskiej. Według różnych informacji, ponieważ szczegóły dotyczące pola są objęte tajemnicą. Wydobywa się tam nawet 3,8 miliona baryłek ropy dziennie. To 600 tysięcy metrów sześciennych tego surowca. To więcej niż niektóre koncerny naftowe wydobywające ze wszystkich swoich złóż. A Saudi Aramco posiada ich jeszcze kilka, posiadając możliwości produkcyjne na poziomie nawet 12 milionów baryłek ropy dziennie. To właśnie to wydobycie pozwala Arabii Saudyjskiej na bycie bogatym krajem. Ich przemysł dosłownie opiera się na ropie, której nawet 1/5 światowych zasobów znajduje się na ich terenie. Taka ilość powoduje, że są kluczowi w łańcuchach logistycznych i produkcyjnych na całym świecie. No bo przecież cały nasz transport polega właśnie na ropie. Dzięki temu są 18. gospodarką na świecie, założycielem OPEC i po prostu dużym graczem na międzynarodowym rynku. To głównie zasługa tego, że kontrolują własne złoża i wydobycie z nich, co pozwala im na gromadzenie całego zysku ze sprzedaży i wydawanie go na rozwój infrastruktury czy socjal, praktycznie bez żadnych przeszkód. Praca przy takiej ilości złóż wymaga sporej ilości ludzi, którzy pracują zarówno w tym sektorze, jak i pobocznych, co pomaga gospodarce Arabii Saudyjskiej w dawaniu pracy, a przy okazji daje impuls do kształcenia i inwestycji. Dzięki dużym rezerwom i prowadzeniu handlu z każdym krajem Arabia może pozwolić sobie na naprawdę dużo, bo pieniądze, jakie z tego płyną, są po prostu ogromne. Szacuje się, że wszystkie złoża Arabii Saudyjskiej są warte 34,4 biliona dolarów, a samo Saudi Aramco jest jedną z największych firm na świecie. Dzięki nim PIF, czyli Public Investment Fund, Państwowy Fundusz Majątkowy Arabii Saudyjskiej, posiada pieniądze i możliwości, by inwestować w takie firmy jak Uber, Capcom, Nexon czy nawet Disney, dając całemu kraju dużo większe możliwości. Surowce mogą dać też możliwości ludziom, którzy chcą inwestować. Ja robię to z Freedom24, który daje mi możliwość lokowania swoich pieniędzy również w surowcach materialnych, obok akcji czy udziałów. To duża zaleta, bo pomaga dywersyfikować portfolio i inwestować w zupełnie nowych kierunkach. Po delikatnych spadkach większość akcji wróciła mi do poziomu sprzed zakupów, ale ogólnie wciąż jestem na plus na większości moich poprzednich opcji, czyli na Delcie, Match Group, czyli Tinder i na Virgin Galactic. Tak jak obiecywałem Wam w poprzednich odcinkach, dzisiaj też pokażę Wam moje pozycje, które wybrałem i tu znów wpłacę kwotę 500 dolarów, aby dokonać zakupów. Idąc z tematem odcinka, chciałem zainwestować w spółki wydobywcze i tu moją uwagę zwróciło kilka firm. BHP Group, czyli duży gracz pochodzący z Australii, wydobywający zarówno produkty ropy pochodne, jak i różnego rodzaju metale. Kolejna inwestycja także dotyczy firmy wydobywczej i tu znalazłem amerykańską firmę, która specjalizuje się w wydobyciu miedzi. Freeport McMoRan. Za pozostałe środki dokupiłem pojedyncze akcje w Virgin Galactic, bo jak na razie są one dość tanie, ale jednak cały czas rosną. No chociaż nieco powoli. Dlatego jeśli Was też interesuje inwestowanie, to zapraszam Was do linku w opisie, gdzie na stronie Freedom24 znajdziecie nie tylko instrumenty do inwestowania, ale masę przydatnych materiałów. A my wracamy do odcinka. Istotnym jest wspomnienie, że sukces Arabii Saudyjskiej jest trochę wynikiem Stanów Zjednoczonych. To one pomogły stworzyć Aramco, co zresztą widzimy w nazwie. Arabian American Company. Arabia po prostu przez dekady wykupywała firmy, aż w końcu stała się jej właścicielem. Nie było to jednak dla Ameryki aż tak bolesna strata, bo również posiada ona poważne źródła surowców. Mówimy tu o nawet 45 bilionach dolarów. Stany Zjednoczone mają położenie, które zagwarantowało im bardzo duży dostęp do surowców już na samym starcie. Późniejszy zakup Alaski od Rosji, bardzo bogatej w ropę, ale też w inne surowce, tylko wzmocnił ten kraj. To właśnie w Stanach Zjednoczonych, a dokładniej w Nevadzie, znajduje się depozyt, który odpowiada za prawie 3% światowej produkcji złota.
USA posiada też największe na świecie rezerwy węgla, a także wielu innych surowców. Pozwalają one USA na bycie niezależnymi, a także na posiadanie bardzo dobrze rozwiniętego rynku produkcji. To przekłada się na eksport, a ten na zysk. Zapewnia to też stabilność, która jest po prostu efektem dostępu do tych surowców podczas rozwoju, dając USA niezależność i możliwości, które nie były dostępne dla innych krajów. Dzięki tej niezależności można było wykształcić całe pokolenia gotowych do pracy. Cały czas poszerzające się tereny i rynek wydobycia przyciągał licznych imigrantów, którzy zostali w kraju, jeszcze bardziej rozwijając gospodarkę. To właśnie surowce wskazywane są w wielu opracowaniach jako źródło bogactwa USA, które możemy zobaczyć teraz. I jest to bardzo logiczne. USA posiadało własny przemysł wydobywczy, dający zatrudnienie i dostarczający surowce w dobrych cenach do wytwarzania z nich produktów, napędzając swoją gospodarkę wewnętrznie, a także wzmacniając swój eksport. To pozwalało na uzyskiwanie funduszy umożliwiających budowę armii, ekspansję czy budowę korporacji, które teraz rozciągają się na cały glob. Surowce naturalne w kraju to po prostu szansa dla rządu i obywateli. Nowym przykładem może być tu Gujana, w której w grudniu 2019 roku rozpoczęto wydobycie. W niecały rok badania zaczęły odkrywać coraz to nowe złoża, które według najnowszych szacunków mogą przekładać się na 750 tysięcy baryłek ropy dziennie. Pojawiły się obawy o tak zwaną klątwę surowcową, czyli fenomen, przez który państwa z dużymi zasobami rozwijają się wolniej od tych, które surowców nie posiadają. Jest to często spowodowane wytworzeniem się elit, które rozpoczynają gromadzenie dużych majątków, uniemożliwiając równomierny wzrost całego społeczeństwa. Na ten moment Gujana odnotowała gigantyczny wzrost PKB. Per capita wzrosło ono niemal dwukrotnie w przeciągu 2 lat. Pojawiło się dużo planów i propozycji. Rząd zaczął inwestować, a banki rozwijać się. Jak to się skończy? No, tu musimy poczekać. Jednak co do zasady, wiele osób patrzy na Gujanę z nadzieją na to, że kraj ten może wyrosnąć na lokalną potęgę w przeciągu kilku następnych lat. Albo mieć z tego powodu liczne problemy, co pokazały ostatnie wydarzenia, kiedy sąsiadująca z nimi Wenezuela urządziła referendum, gdzie większość populacji poparło roszczenia co do Esequibo, regionowi, gdzie właśnie odkryto wcześniej wspomniane złoża. Padły deklaracje, że obie strony unikną używania siły i eskalowania konfliktu. Jednak to, jak cała sprawa się potoczy, pokaże dopiero czas. Sama Wenezuela jest też bardzo interesującym tematem, bo jest przykładem państwa, które posiada bardzo duży dostęp do surowców. Jednak wcale nie należy ona do grona najbogatszych państw na świecie. Posiada ona obecnie największe rezerwy ropy na świecie, a także dostęp do największych złóż świata. Więc czemu pomimo tak wielkiego potencjału Wenezuela jest w obiektywnie gorszym stanie od wielu krajów posiadających dużo mniejsze złoża? Odpowiedź to stabilność. Wenezuela boryka się z problemem wewnętrznej stabilności i systemem, który nie do końca premiuje rozwój. W Arabii Saudyjskiej ropa jest traktowana jako główny towar eksportowy, pilnowany i zadbany, co wzmacniane jest przez fakt, że jest to kraj niemalże feudalny, który podlega monarchii. Wenezuela traktowała przemysł wydobywczy jako źródło gotówki i miejsce na obsadzanie stanowisk, które to z kolei były wykorzystywane przez inne państwa czy korporacje, drenując Wenezuelę z zasobów. Złoża ropy były niejako przekleństwem, bo dały zbyt dużo pewności władzy. W kluczowym momencie, po latach rozwoju, kiedy rynek ropy się zatrząsł, Wenezuela otrząsnęła się z nim, bo dodatkowo pojawiły się embarga, uniemożliwiając jej pełne upłynnienie swoich zasobów na rynku. To zaczęło spiralę problemów, której efekty widzimy do dziś. Wenezuela to przykład, że nadmierne poleganie na jednym tylko sektorze gospodarki złożonym z jednego surowca to zły pomysł. Zwłaszcza jeśli jest się w regionie, który ma tendencję do bycia destabilizowanym przez inne mocarstwa. Z dużą generalizacją możemy opowiedzieć też o niemal całej Afryce. To właśnie na tym kontynencie znajduje się 97% chromu czy 70% platyny albo 90% kobaltu z całego świata. To ogromne złoża, jednak nie przekłada się to na wzrost gospodarczy czy poprawienie się jakości życia. Tu możemy wymienić kilka czynników. Pierwszy z nich to kolonizacja i jej następstwa. Afryka została skolonizowana przez Europejczyków kilkaset lat temu i surowce, a także ludność były po prostu eksploatowane, co nie sprzyja rozwojowi czy budowaniu potencjału. Późniejsza dekolonizacja była przeprowadzona w pośpiechu, a także pozostawiła po sobie ślady, takie jak korporacje, które cały czas drenowały kontynent surowców. Wielu komentatorów zauważa jednak, że to wydarzenia z przeszłości, które mimo, że pozostawiły ślady na tym kontynencie, nie są aż tak mocno odpowiedzialne za to, co się dzieje.
dużo większą uwagę przykładają do ciągłego braku stabilności, który rzuca poszczególne kraje w wir konfliktów. Do tego zadziałała też klątwa surowcowa. Duże ilości pieniędzy, które płynęły z kopalni, powodowały, że bogaciły się jednostki, które następnie wdawały się ze sobą w konflikty o większy udział w biznesie, doprowadzając do stagnacji czy nawet wojen. Brak dobrej administracji jest wskazywany przez wielu jako jeden z powodów, dla których w Afryce ciężko jest o mocną gospodarkę opartą o surowce. Przykładem może być tu Nigeria, która jest wskazywana jako jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się krajów na świecie, a sporą część tego rozwoju zawdzięcza właśnie przemysłowi wydobywczemu. RPA również bardzo sprawnie wykorzystuje swoje zasoby, cały czas bogacąc się i poprawiając sytuację materialną w kraju. No i tak jak wspominałem, jest to po prostu wykorzystywane przez inne mocarstwa. Niemniej jednak w Afrykę mocno inwestują Chiny, które wykorzystują dostęp do surowców, by napędzać swoją gospodarkę i produkcję. Szczególnie ważne są to takie materiały jak kobalt czy lit, które są potrzebne przy tworzeniu elektroniki. To właśnie te surowce stają się powoli najważniejszymi w gospodarce i zmieniają oblicze krajów, które wcześniej nie były aż tak istotne. Złoża, które kilka dekad temu nie były eksploatowane, teraz przekształcają się w niezwykle kluczowe i strategicznie istotne dla rozwoju nie tylko regionu, ale i całego świata. Głównie dlatego, że wymagamy ich coraz więcej, a produkcja przestaje nadążać. Dlatego staje się to wielką szansą dla Afryki, która cały czas może być eksplorowana i badana, a gdzie znajduje się wiele złóż, które mogą jeszcze nie być odkryte. To też powód obecności na tamtym kontynencie Chin czy innych krajów, które czekają na te surowce, by rozwiązać swoje problemy i uzyskać znaczącą przewagę na globalnym rynku. I jeśli odpowiednio dobrze zostanie to rozegrane przez państwa, które de facto te złoża posiadają, istnieje szansa, że za kilkanaście lat zobaczymy tworzenie się nowych potęg. Prawdą jest jednak to, że najważniejszym przy surowcach nie jest wielkość złóż, a to, jak się z nich korzysta. Duże złoża mogą przynieść nieszczęścia w postaci konfliktów czy innych mocarstw, które zainteresowane będą wprowadzeniem pokoju, demokracji czy po prostu przejęciem wszystkiego, co mamy dla swoich celów. No i jest jeszcze aspekt ekologiczny samego wydobycia. Niemniej jednak surowce są nam po prostu potrzebne. Korzystamy z nich na co dzień i bez nich niewiele byśmy mogli. Odpowiednio zarządzane złoża, które nie są rozgrabiane, to źródło stabilnego zatrudnienia i dopływu gotówki do gospodarki, co stymuluje inwestycje. No, same surowce to też zresztą źródło inwestycji, o czym możecie przekonać się na stronie Freedom24, gdzie macie możliwość inwestowania i poszerzania swojej wiedzy właśnie w temacie surowców. Ja Wam dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję, zapraszam Was na inne materiały, które dostępne są na kanale, a także mam nadzieję, że widzimy się w każdy piątek. Trzymajcie się ciepło, cześć!